mówi, że to Giewont. Tam. O, tam jednak, dobra. Po czym rozpoznać amatora górskich wypraw? Za szybko się spakował. Za szybko się spakował. Druga sprawa, kask rowerowy. Ja też. Tak, to jest rowerowy? Wygląda profesjonalnie, ale mój jest na jednego strzała. Jak mu się rozwali, to wiesz, odstał. Takie atrakcje na początku podróży. Sarny, jelenie, łosie, wszystko jest. Dobra, lecimy. Jesiotry. Jesiotry, pampasowce. Kuny, lisy. Kuny, pumy, tygrysy. Kurde, ile tego tu jest? Boże święty. Przyjechali z Łodzi turyści. To nie wygląda jak pies. To nie jest pies. A ten kot z miasta Łodzi pochodzi? No, na zachód, na Krzyżne. A z Murskiego się ile idzie? Murskiego to dojdziemy 3 godziny, tak jest tak. Tak, tak. A z Krzyżnego się 2 godziny schodzi. Jest to fajna droga, będziemy zajebani. Będziemy zmęczeni bardzo. To idziemy tu. Tu. Kurde. Aby uniknąć monotonnej wędrówki asfaltem, wsiadamy do taksówki i za 25 zł udajemy się do Kuźnic, gdzie rozpoczynamy prawdziwą wędrówkę. Chwila dla reportera. Kolejny ekspert Nathan mówi, że tam jest co takiego? Kasprowy Wierch. Tamten budyneczek. Docieramy do schroniska w Murowańcu. Chwila odpoczynku, po czym czeka nas 3-godzinna wędrówka na Przełęcz Krzyżne. Następnie zejście w dół do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, w którym spędzamy noc. No i po 4 godzinach, 50 minutach, na wysokości ile Tomek? 2000? 112. Zdobyliśmy jaki szczyt Tomek? Przełęcz Krzyżne. Przełęcz zdobyliśmy. No to Przełęcz zdobyliśmy, to jednak nie jest szczyt. Jednak nie szczytowaliśmy. Ale jest zdobyte. Punkt kulminacyjny tego dnia, czyli herbatka na szczycie. Żółtym szlakiem schodzimy do Doliny Pięciu Stawów i udajemy się do schroniska z nadzieją, że nie będzie problemów, aby spędzić w nim noc. Dostajemy klucze od pokoju, gdzie czekają na nas materace. Zostawiamy bagaże i wyczerpani schodzimy na dół, żeby podładować baterie. Dobry panowie, zaczynamy drugi dzień wędrówki. Wiatr w niej wieje w ogóle.
No to ruszamy na szlak, jest już po wschodzie słońca. Jest godzina 12. Masz coś mądrego do powiedzenia? Tak. Tam mamy drogę poza szlakiem. Mamy łatwą drogę na 4 km. Wiem, że to czasem się roaming włączył w goręcie. A i więc sprawy z łatwiej przemęczy, wrócimy do baletkowego, nie? To no, powiem się, że ten film będzie za profesjonalny. Ja takich nie kręcę. Tak być nie może. A skąd to wiem? Bo tam było. On wie, bo był. Ja nie wiem, bo mnie nie było. Logiczne. No to żarty się skończyły. Bez kasku nie wejdziesz. Dobra, najtrudniejszy szlak w Tatrach podobno jest właśnie robiony. Poprzednicy mówią, że trzeba założyć roki, gdyż jest obrodzenie dosyć duże, pomimo łańcuchów. Widzimy, czy roki będą potrzebne, czy nie. Lecimy, dalsza część z GoPro. Sycho jak zwykle gada do siebie. 40. Tu chyba 30 wyszedł. Gdzie jest Wiktor? O, widać go. Wiktor, nie tak. Żleb konoradki za nami. Czyli najtrudniejszy moment w tych warunkach. A teraz zmierzamy w kierunku Kozi Przełęczy i Koziego Wierchu. O tam. O jest i Wiktor! No i tutaj kończy się moja sobotnia wyprawa. Niestety musiałem zejść z szlaku. Puściłem kolegów dalej, żeby ich nie hamować, bo ja niestety, no cóż, kontuzja kolana daje o sobie znać. Siły też nie takie, przygotowanie zerowe. Dlatego w trójkę chłopaki poszli do przodu, a ja będę powoli kołował do schroniska. 2,5 godziny drogi przede mną. Ale póki co siedzę sobie w takiej jaskini, osłonięty od wiatru i piję sobie elektrolity po to, żeby zaraz udać się w dwugodzinną wędrówkę do schroniska. No to jeszcze pokręcę jakieś ujęcia, bo w końcu jestem w Taterach. Siema. Jeśli chodzi o moją opinię o szlakach, to szlak mnie trafi, jak zaraz on się nie skończy. Ja pierdolę. To widzisz, Sychu. Tomek już przed nami. A nam został jeszcze ostatni fragment.
Na koniec dnia szybkie cache'owanie. Skrzynka geocache nieznaleziona już od ponad roku w tak popularnym miejscu. Czyżby jej nie było? Ja jednak myślę, że jest. Tu proszę bardzo w logbooku wszyscy znalazcy tej skrzynki od 15 czerwca 2017 roku. Skrzynka, którą widzieliście, przedstawia właśnie ten oto mały staw polski położony na wysokości 1668 metrów nad poziomem morza. Skoro tak dobrze idzie, to udaje się po kolejną skrzynkę. W końcu stawów jest 5. To ty nic nie wiesz? Nie. Zszedłeś wcześniej? Tak, jak była możliwość rozwidlenia czarny, oni dalej czerwonym poszli. Ja czarny już w dół zszedłem. To tam jeszcze pocisnąłem z nim, a później mówię, kurwa, szukam sobie wymówek. Co zrobić, żeby wiesz, żeby nie iść dalej, tak? Wiesz, strasznie długa była ta trasa, ja myślałem, że ona się nigdy nie skończy. Żeby do Krzyżnego bardzo... Stwierdzasz mnie w przekonaniu, że dobrze, to jednak że dobra. Ja tak. Myślę, że dobrze, że w takim razie nie poszedłeś. Była strasznie, bo ja też miałem dość tej trasy. I wiesz jak, spytałem się Tomka, Tomek, kurde, wiem, że jeszcze połowa trasy, tam jeszcze będą takie łańcuchy, takie podejścia, no będą łańcuchy, dobra, wystarczy mi to, wystarczy mi po prostu, wiesz, komunikat, że będą łańcuchy, to już dobrze, jestem zadowolony w takim razie, że w to nie pchałem, że się nie uniosłem się honorem, tylko po prostu możliwościami. Taka chwila się może już nie powtórzyć. Jestem pierwszy, prowadzę tą grupę. Zobaczymy, jak ta sytuacja się zmieni za 3 godziny. Panie ekspercie Sychu, jak dzisiaj nogi zapadają? Kręci się? Kręcą się, tak? Starczy paliwa? Do końca. A do kamery co nam powie ekspert Tomek? Dlaczego byłeś tak wcześnie w schronisku? Dla mnie ważna jest droga, nie cel. O, mądre słowa. A przed wami ekspert, jako trzeci ekspert Nathan. Przede wszystkim doznania wizualne. Nathan, wystarczy ile tych przerw ty robisz, Jezus. Iść nie można z pokoju, tylko cały czas przerw. Zatrzymujesz się co 5 sekund. Chłopaki, jak puszczę filmik od tyłu, to będzie, że my na was czekamy, prawda? Dobra, zmontuję się. Nathan, wystarczy ile tych przerw ty robisz, Jezus. Iść nie można z pokoju, tylko cały czas przerwy. Zatrzymujesz się co 5 sekund. Łańcuch, to jest to, co zapamiętam na długo po tej wyprawie. Ale widoczek zacny. Powiedz to jeszcze raz jako ekspert.
że przed nami widać Mieguszowieckie szczyty, ale jest ich kilka. Po lewo są Niżne. A tam jest Stigles. Wbijamy to? Rozpoczęliśmy wędrówkę na pięterko wyżej, Spiglasowy Wierch. Bagaże zostawione na tamtej półce. Wzięliśmy tylko niezbędne rzeczy, które zaraz Wam pokażę. To jest ten bagaż niezbędny, bez tego nie rusz. Raki można zostawić, te wszystkie kilofy, czekany, ale to jest najważniejsze. No to sztafeta górska. Gdyby tak wszystko pierdolnąć i wyjechać do Warszawy. Szukamy skrzynki z geocachingu, a tu nagle nekrolog wciśnięty w skalę. No to takiego znaleziska to jeszcze nie miałem nigdy. Dobra, wracamy, nie ma kesza. No to nie wszystko jednak stracone. Z cychu znajduję skrzynkę pod kamieniem, tak miało być. No my się już wpisaliśmy, jak widzisz. I tam są jeszcze inni znalazcy wpisani. Ta skrzynka już ma nie wiem ile lat. Dobra, skrzynka znaleziona, chłopaki wpisani, odkładamy i lecimy dalej. Brawo Tomek! Stromo! Co takiego? Natan, co masz? Pokaż! Kolejny odkrywca. Kolejna skrzynka znaleziona. Tym razem przy morskim oku. No to skałki się już skończyły. Wbijamy na morskie oko. Tutaj schronisko, tam oko, tam góry, tu chłopaki. Wbijam na jakieś żarełko. Ważne, że ludzi nie ma, to jest najważniejsze. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem, trochę kuchni trzeba spróbować. Tak naprawdę to kwaśnica z żeberkiem. Ej, dobry był ten stary. Widzisz? Tam widać taką krechę. Aha. To jest rysa właśnie. To jest rysa, to może mam to jest ekran. Rysa, może jest... mam ekran porysowany, tak. Że tak nie widzę. Tam w zimę jest szlak tą rysą. Ja tam rysy mam na okularach na przykład i też taką właśnie rysę widzę. I schronisko. Pod ten wyjazd, chłopaki. Aktywny 3 dni. I jeszcze na koniec taka ciekawostka. Krańcówka Kunia tu jest, w tym miejscu. Tutaj Kuń zakręca i dalej nie jedzie. I wraca, powrotny. Teraz już nocne jeżdżą Kunie. Dziennych już nie ma, tak. No i w końcu można się delektować widokami. Takich widoków oczekiwałem. Piękna ciemność. No. Są wodogrzmoty dorne. No, wodogrzmoty, proszę. Nigdy piękniejszych wodogrzmotów nie widziałem jak te. Tu się nie wyjebę nigdzie?